No właśnie zaczynam. Hej, chciałam to się zobaczyć. Konik na biegunach i napisałam konik na biegunkach. A więc siemanko, Brianie i Angelo. Masz jakieś tatuaże? Ja mam swoje, może wam pokażę. A, se porymowałem na początku. To jest Pyramid Head z serii Silent Hill. A to jest Robbie the Rabbit. I fajne logo Silent Hilla, w sensie znak. Stacja benzynowa z Shattered Memories. Także jeżeli podobają wam się moje tatuaże, oczywiście zostawcie łapeczkę. Ale nie każdy tatuaż musi być idealnie zrobiony, bo dzisiaj zobaczymy ludzi, którzy wykonali fatalne tatuaże. To są najgorsze tatuaże, jakie kiedykolwiek powstały. Także już teraz zostaw mistrzowską łapeczkę, bo te tatuaże zniszczą. Nie wiem, czy je widzieliście, mam nadzieję, że nie, że zobaczycie je pierwszy raz u mnie. Zostawcie oczywiście hashtag tatuaż i łapeczkę w górę. 20 tysięcy łapeczek w górę i pokażę wam kolejne tatuaże u ludzi, które sobie zrobili. A uwierzcie mi, że tego jest naprawdę bardzo dużo. I no, po prostu zobaczcie, co dzisiaj was czeka. Zobacz. Siemanko mistrzu, zacząłem właśnie live na Facebooku. Możesz ze mną pograć w różne gry i wygrać co kilka tygodni wiele nagród dla najaktywniejszych użytkowników, takich jak myszki, słuchawki czy pejsy w karty. Wpadaj na fanpage i zostaw polubienie z dzwoneczkiem, żeby nie ominął cię żaden live. Czekam na ciebie, mistrzu. Ktoś się chciał teoretycznie wzorować na tym tatuażu po lewej stronie i po prawej narysował go razem z sutkiem, a tak naprawdę sutka nie wolno tatuować, więc jedyne co wystarczyło zrobić to narysować. W ogóle tamten tatuaż był zrąbany, no ale nic. Róże są czerwone, nazywam się Dave, ten poemat nie ma sensu, microwave, czyli mikrofalówka, okej. Okay. Fajny cytat taki, który będzie zrozumiały prawdopodobnie tylko dla niego. Ten mężczyzna obciął sobie wąsa na potylicy, żeby móc wytatuować sobie twarz. A nie dość, że wąsa, to jeszcze gościu sobie zrobił brewki. No, barber mówi, wąsa nie tykaj. Może to był Kizo, nikt tego nie wiemy. Turkey sandwich, a masz coś takie. Kanapka z indykiem, takie coś gościu sobie wytatuował, proszę bardzo. Bo kochał kanapki z indykiem, więc znak chiński wyglądał całkiem nieźle. Tutaj mamy Jordana, który robi wsad jakimś pryszczem, ewentualnie pieprzykiem. No i takie tatuaże się robi, także to już wiecie. Tutaj mamy meksykański sutek. Chcesz taką? Tequila, proszę bardzo. Może trochę kukurydzy. Proszę bardzo, meksykański sutek challenge. Co tu się dzieje? A to dopiero początek, także. To moje życie. It's my life. Bon Jovi. Okej, nie, to chyba gdzieś na barku. Jakaś kobieta, fanka Johna. John Bowie tam pisał. Tam pisało John Bowie. Myślałem, że Bon Jovi, wszystko jest w porządku. To chyba rysunek jego dziecka, ale postanowił, że zrobi go sobie na klacie. I w międzyczasie ten lew czy tygrys będzie zjadał jego pępek. Roar, proszę bardzo. Tutaj mamy tygrysa z zezem. Z ogromnym zezem. Kto to zrobił? Dlaczego takie ludzie tatuaże sobie robią na plecach? Czy nie mają jakiegoś, nie wiem, portfolio osoby, która ich tatuuje? Tutaj jakiś typek, który steruje tobą. W sensie to jest całkiem ciekawy tatuaż, jakby nie patrzeć. Na pewno bym sobie takiego nie zrobił, ale to było sterowanie. To jest serce. To powinna być galaktyka. Pięknie! No, piękna galaktyka, ci powiem. Galaktyka, także brewka nie pyka. Jeszcze na klacie, w takim widocznym... It's speechless. Tutaj nie ma o czym mówić. Manry Monroe, a właściwie Manry Tatuonroe. Zmarana w 100%. Dlaczego? Ło! Ktoś sobie wytatuował takie łuski. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby coś takiego wytatuować? To wygląda całkiem nieźle, tylko że wtedy jesteś człowiekiem wężem. Zamiast węża masz nogę. Ying-yang z Simpsonów. Proszę bardzo, czy ktoś może mi to wyjaśnić? Ying-yang z Simpsonów. Kto sobie to zrobił? Dlaczego? Za dnia pięknością, w nocy zaś pięknością. Tutaj mamy... Kobieta rozsypała sobie mak na klatce piersiowej, także jak najbardziej normalna sprawa. To miało być pewnie jakieś gwiazdy, czy nie wiem, dla głuchoniemych. Coś do dotykania, tu proszę. Believe in yourself and never lose hope. Hopkola. Przykro, niestety tego już nigdy nie będzie można zmazać. Proszę bardzo, ktoś tu... Sześciobiegowa ręka, proszę bardzo. Jego ręka to jego dziewczyna. Sześć biegów, proszę bardzo. Wszystko możesz z nim robić, także sześciobiegowa ręka przeznaczona. Tutaj mam... Nie mógł być czarnym raperem Eminem, więc został MMS-em. Eminemsem. Eminems. Kto sobie wytatuował Eminemsa? To jest chore. To jest chore. I ten szympans czy goryl na tyle głowy też tego nie bija. Chociaż włosy zarosną, to tego oczywiście nie będzie widać. Ale Eminemsa na razie... NWS, o Jezu, to bokiem na krzywo, ale niestety, no jakby kierunki świata zostały pomylone, nic tego nie naprawi. Tutaj mamy Doctits. To są psie cycki, tak? Że... 8. 8. Ludzie to robią w Bangkoku, tak jak było w Las Vegas w Bangkoku, czy po prostu robią to, bo to chcą robić? To nie jest normalne. Co, żeby sobie tato... Turtle head. Żółwiowa głowa. Trochę, nie wiem, czy to jest tatuaż, czy tak barber go gdzieś tam, wiecie, idealnie zrobił. O panie, co tu się dzieje?
Te banan... Te skórki od banana w ogóle mają ręce! Zauważyliście to? To jest taki banan nakładany. Ktoś sobie Angelinkę wytatuował, tylko trochę krzywo. Nie wyszło, pewnie jest rozczarowany całością tego zabiegu artystycznego. No, ale... Wiem, że Żyżej ma taki tatuaż, jak tu widzicie po lewej, ale ten po prawej. Z drzewo z bardzo grubym konarem. Także na pewno sobie takiego nie wytatuował. No, i to jest prawdopodobnie mama, czy jakaś siostra wytatuowana. Arissa Broken. Czy ona żyje, czy nie żyje, nieważne. Nigdy się nie dowiesz, jak wyglądała. Wyglądała jak golu. A ten typek jest dla mnie kozakiem, bo wytatuował. Tatuował sobie okulary. Co się dzieje? Po co? Przecież możesz nie założyć! Po co? Ci ludzie zdecydowanie nie są normalni. Benjamin Franklin, ale siadło. Ale siadło. Tę twarz nawet przenieśli na ten banknot, żeby wyglądało wegan. Każdy musi wiedzieć, że jesteś weganką. A te kosmetyki, których używasz, na pewno są robione z jakichś normalnych tych, czy raczej może jakieś, nie wiem, maksymalnie zwierzęce tatuaż dla... Psa? Co? Zdenerwowany Pikachu. Czemu? Czemu ludzie robią sobie takie tatuaże? To jest niesmaczne, to jest naprawdę... Musisz mieć sprawdzonego tatuażysta. Tu... Kojarzycie Dezego Masterczułka? Kot na plasterku bekonu. Mam nadzieję, że kiedyś Masterczułek powróci na YouTube'a z jakimiś kosmicznymi filmami. To nie wiem, gościu ma daktyla zamiast nosa. To jest tygrys chyba z daktylem zamiast nosa. Nie znam klimatu, to w ogóle nie ma klimatu. Uśmiechnięte dziecko. To po prawej trochę rozjechane. Co prawda widać, że ktoś się starał. Ma czarne rękawiczki. Wcześniej pracował w jedzeniu, na wagę nakładał, a później przyszedł tatuować. Gościu, widziałeś orła cień nawet na twoim czole, także teraz już jesteś pełnoprawnym orłem bielikiem. Na pewno to nie było w Polsce. Nie wiesz, że Polacy sobie tatuują takie rzeczy. Jakie skarpety, proszę bardzo. To są szalone skarpety przeznaczenia. Nie musisz mieć getrów, jak grasz w piłkę, tylko wsadzasz sobie ochraniacz pod... Zaraz, nie wsadzasz. Co tu się dzieje? Cebula pod pachą. O mój Boże, to włosy zgolone, wszystko gra. Zapach ten sam pewnie jest odrobinę czerwona, także to jest ta słodka cebula, to jest najważniejsze. Tutaj mamy jakiegoś okropnego, jak one się nazywały? To są te laleczki? Czy wudu? Gdzieś z włosami, włosy zostawił pewnie. O kurde, co to jest? To jest złoto. Ten tatuaż to jest złoto, to jest na pewno Gollum. To jest na pewno Gollum. Sobie tatuło. Jeszcze z takich kropek. No jest to artystyczne coś na pewno, ale z daleka może robi robotę, ale z bliska oj, już nie bardzo. W sensie to jest co? Jakiś twój ojciec, który nie miał oka i postanowiłeś zakryć go sutkiem, czy matka, że z piersi karmiła i nie widziała? To miał być main, ten po lewej, tak miał wyglądać ten tatuaż, a po prawej, no już gościu na plaży się rozjechał na kocu i ten tatuaż mu się rozmazał, pewnie był dobrze zrobiony. Może fryteczkę? Macie ochotę na małego Happy Meala? Może jabłko w zestawie? Jak wolisz fryteczki? Smaczniutkie, proszę bardzo. To jest tatuaż na ślubie mówiący o żalu. Żałuję. Z czego żałujesz? Ślubu? Z nim. O, tego gościa można swobodnie rozpiąć na plaży. Babki wylewają się wałki, ale on się może dopiąć do końca, przez co jego wałki się gdzieś tam nie wylewają. To jest serce przebite gwoździem, także jeszcze komuś na plecach zrobię. Nie wiem, czy to węglem wyryte... No skrzydła anioła, wyglądał jak skrzydła anioła. Tutaj rodzinka, proszę bardzo, ta po lewej. Andy jaki? Andy Winkle. Znaczy Wendy Winkle była, ale Andy, to ach ten Andy. To ach sam ten Andy prankowy Marcin Dubiel tatuował, tak mogło być. Ale dobrze, no jakby wytatuował sobie swoje dzieci, to zostaje z tobą na zawsze. Ten tygrys też ci gryzie suta, ale tak niekoniecznie, bo jest trochę rozjechany. No miało być bardzo ładnie, niestety coś się rozjechało na ciele. Po lewej... Koncept był, a po środku Bolonia, Stany Zjednoczone, Włochy i rozjechany tygrys. Tak może miało być. Nie wnikajmy, bo może finalny efekt jest znacznie bardziej wyczekiwany niż ten, który był po lewej. No ale dobrze, sześciopak na pełnej, wytatuowany sześciopak. Proszę bardzo, jest brzuszek piwny, ale musiał zostać przy swoich przyzwyczajeniach, czyli oczywiście piwerko, także piwerko zostało. Tutaj mamy jakiegoś, jak to się nazywa, krzyżaki, ten pająk ugryzł Spidermana. I ten mężczyzna prawdopodobnie też liczył na to, żeby gdzieś tam pająk dziabnie, dostanie supermoce, będzie strzelał w sieci i tak... Ten stygmat. Henry, no ale ci stopy wykrzywiło, masz podbicia jak dinozaur. Henry Monroe, co się stało? Kto to robił? Jesteś dumny z tego tatuażu? Dobrze, tutaj mamy, czy to jest Dark Vader, czy to jest ojciec, czarny ojciec serii
Jedi niedokończony chyba, chyba że tak miało być, no nie do końca wiemy. To je... Co to jest? E.T. Go Home, czy bardziej jakiś tygrys, też wydaje mi się, jakiś tygrys podkręcony minimalnie, miał być bardziej agresywniejszy i ktoś to wziął za bardzo do siebie. No króliczek Playboya krzywy, może tak też miało być, nigdy się nie dowiesz. Dziękuję mojemu tatuażyście za to, że zrobił świetną pracę. Ryan Gosling, pająk. Spider Gosling, proszę bardzo. Tam poniżej jeszcze coś ma wytytułowane, także tamto złoto chciałbym zobaczyć, ale to już zostawmy. Trytofobia, proszę bardzo. To jest, co? To małe hamburgery? Czy to są małe pokebale, czy małe hamburgery? Czy co to jest? Czy to jest ta trytofobia, że trzeba uważać na to? Zasady. Bóg, rodzina, pieniądze. Czyli na pierwszym miejscu stawiasz Boga, później na pierwszym miejscu postaw dobrego tatuażystę, błagam cię. Takie powinnaś mieć zasady, czy powinnyś. Proszę bardzo, Cinderella trochę też nie wyszła. Nie do końca wyszła tak, jak powinna, jest trochę zakrwawiona, więc to miała być jakaś mroczna Cinderella. Twarz jej rozjechała, bo potrącił ją walec. Tak się zdarza. Ten typ wytatuował sam siebie, albo ktoś go sobie wytatuował, nie wiem kto to jest, czy to jest jakaś sława, bo wiem, że Łukasza Jakubiaka nawet fanka jedna sobie wytatuowała. A tutaj wodogłowie, proszę bardzo. Próba dobra, dobra próba, córko wodogłowego, ale niestety nieudana do końca. Powinno się to skończyć znacznie wyżej. Tutaj mamy, to jest Gwen Stefani chyba, co? Z teledysku Candyman, tak mi się wydaje przynajmniej, tak wygląda. Rękę ma drewnianą już, ale no jakby Aguilera pełną parą. Tutaj Prayer, to miało być Greyer, czy jakiś modlący się z anime jakaś postać? Co to się dzieje? No, proszę bardzo, zapraszam na herbatę i miskę ryżu specjalnie do mnie. Mój sutek patrzy na ciebie. To jest po prostu pryszcz do wyciśnięcia, jakby ktoś chciał tam wycisnąć tej babce z twarzy. Ten serogi na twarzy sieknął. O mój Boże, jak ja może tak stroluję. Moi drodzy, jak będzie 20 tysięcy łapeczek, dodaję zdjęcie, w którym udaję, że zrobię sobie taki tatuaż. A tutaj gościu zdecydowanie szczyci się, że jest wrongfully convict, czyli niewłaściwie skazany. On sam się skazał na niepowodzenie w życiu. Pracy już nigdzie nie dostanie. Może w McDonaldzie, zobaczymy. O tyle tatuaży na dzisiaj. Jak do tego doszło? Nie wiem. Jak to śpiewał Zenek Martyniuk? No nie wiem. Miłość o sobie dała znak. Także tak wyszło z najgorszymi tatuażami na świecie. Jeżeli chcecie tego więcej, a jest tego dużo więcej, to zostawiajcie oczywiście łapeczkę w górę. Czekam na ciebie teraz. Kliknij łapeczkę. Ciebie nic nie kosztuje, a ja jestem zadowolony z wyniku pod filmami. I to tyle ode mnie. Hashtag napisz. Hashtag tatuaż. Hashtag tatu. I to tyle. Zobaczymy, się mają w kolejnych filmach na moim kanale. A i zajrzyj na Facebooka, bo może właśnie trwa live. Także trzymaj się. Łokieć. Do zobaczenia już. Hej mistrzu, nie wyłączaj jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawiła się opcja wspierania. Dzięki niej będziesz miał dostęp do wielu nowych możliwości. Możesz dzięki miesięcznemu wsparciu mojej działalności mieć rangę początkującego, życzliwego, szlachetnego, prestiżowego oraz legendarnego mistrza tego kanału. Dodatkowo dostaniesz nowe emotikony, których będziesz mógł używać jako VIP na transmisjach live już niebawem. Wspierając mnie na określonym poziomie dostaniesz nawet dostęp do serwera Discord dla widzów oraz dodatkowych materiałów widocznych tylko dla wspierających. Na przykład montażu filmów, które niedługo pojawią się na kanale oraz zniżki na moje rzeczy w sklepie aż do 40%. Wesprzyj mnie drobną kwotą, jeżeli używasz Adblocka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!